Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku The Elder Scrolls 3 Blood Moon. Lecimy... Ach, no kurde. Chwili spokoju nie ma, chwili spokoju nie ma. Lecimy z naszym kumplem... Draugrem Aesliipem. O! Skończone. Mój czas dobiegł końca. Wiele ci zawdzięczam, podobnie jak mieszkańcy tej wyspy. Teraz mogę wreszcie odpocząć, zanim odejdę. Chcę ci dać ten przedmiot. Niechaj nigdy nie zabraknie ci sił, aby kontynuować swą własną podróż. Pierścień Aesliipa. A, czyli zginął, tak? Zabójczy... Czyli musiałem wybić wszystkie atronachy w tych podziemiach? A to ciekawe. Co zostałem? Pierścień Aesliipa. Który to jest? Który to jest pierścień złodzieja? Buzdygan skalnego barda. Broń obuchowa. Gdzie jest ten pierścień Aesliipa? Pierścień... Zaraz. Jeszcze raz. Zaraz. Szukajmy. Pierścień wstrętu, pierścień serca, pierścień przodka, pierścień krwi, pierścień kajusa. O, jest. Na stałe zwiększa się siła woli i premia do many. To jest ciekawe. Inteligencja, siła woli, kocie oczy i przywrócenie kondycji. To zamiast tego pierścienia azury moglibyśmy... No, kocie oczy nam spadły. Ło, ho, 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 ho. Ale nam to dobiło. Nieźle, patrzcie ile many nam zwróciło. Bo to jednak dodaje sporo do many. Siła woli 10 i premia do punktu many 75 punktów. Przepraszam i z góry dziękuję. Coś jeszcze? Do siły woli... Okej. Niech będzie. A siła woli za co odpowiadała? Odporność na magię. O, i maksymalna kondycja. O kondycji to już praktycznie w ogóle nie tracimy. Ale odporność na magię bardzo się przyda. Słabe przywrócenie to od razu już na siebie. I mała skrzynka, w której pułapki nie ma, a to dziwne. Użycie wytrycha udane. Hajs. Hajs się musi zgadzać. Szkoda, że nie ma jakiegoś zaklęcia, dzięki któremu mógłbym wyjść na powierzchnię. Na przykład mógłbym z jakiejś tam jaskini, nory czy czegokolwiek. Myślałem, że na samym końcu będzie jakaś dedra, którą trzeba będzie pokonać. Jakaś super, ekstra, ultra, hiper. A tu nie. Gdzie ja mam w ogóle iść? Chyba tu. Dobrze widzę? Chyba tak. No to trzeba tak dookoła, kurczę, takie zawijasy, zakrętasy. I z powrotem do tej nory Aesliipa. I musimy wyjść na zewnątrz, na powierzchnię, powiedzieć, że tak naprawdę udało nam się to wszystko... Udało nam się to wszystko pokonać. Tylko że nadal jest pewien niepokój związany z przepowiednią Krwawego Księżyca. Tytułowego Krwawego Księżyca tak naprawdę. Mówili, że... Znaczy podtytuł polski jest przepowiednia, tak? No to przepowiednia Krwawego Księżyca. Zamiast Krwawy Księżyc to właśnie... To właśnie przepowiednia. No tak to by musiał być podwójny ten... Tak to musiałaby być podwójna nazwa w podtytule. Zaraz, ja tam nie przejdę, więc będę musiał tędy jakoś iść, kurczę. Też człowiek zostawi sobie zaklęcie oznaczenia tylko w jednym miejscu. Nie da rady, kurczę. Tego można powiedzieć zmienić w tę stronę, tak? Kurczę, te jaskini są tak pokręcone czasami. Jedno jest, znaczy jedno wejście jest wyżej, drugie niżej. O, jest, znalazłem. Akrobatyka do 70, super. Jezioro. Halo, do jeziora chciałbym. Ja wiem, że tam jest dużo wody i musi to wczytać, ale pozbierz się. Komputer chyba jest trochę lepszy niż te, które były w momencie, gdy ta gra wychodziła. Okej, wypadałoby teraz znaleźć jakieś miejsce, w którym mógłbym wypłynąć i nabrać troszeczkę powietrza. Ale niestety chyba tędy nie mogę wyjść. Dokładnie. Ej. Gdzieś potrzebuję jakiegoś miejsca. Atletyka. O, proszę, akrobatyka, atletyka. Gdzie tu jest możliwość wyjścia na powierzchnię? God damn it. Powierzchnię chciałbym. Halo. Zawsze człowiek obija krew i piach, no. Foczki sobie chodzą, a ja wyjść nie mogę. Zaraz stracę, kurde, powietrze i będzie. O, jest, super, wreszcie. O, ale zrobiło się trochę ciemno. A ja muszę pójść zaraz. Gdzie jest północny kraniec tej wyspy? Znaczy tej... tego czegoś. Tego jeziorka, o. Tam. Tam. I mam nadzieję, że czeka na mnie tam. Jest, jest, dobra, czeka. No to chyba dowiodłem swej siły, co, kolego? Mam przynajmniej taką nadzieję. Uleczę się, bo tu jest jakiś taki liptonowaty kapłan, który nie chce mnie uleczyć. Siema. Co z Aesliipem, przyjacielu? Masz zabić potężnego draugera i dowieść swojej siły skalą. No. Został więc pokonany. Wydaje się jednak, że była to istota znacznie bardziej skomplikowana niż się nam wydawało. Dobra robota, Seto. Z dumą będę cię tytułował mianem Skala. Wróć teraz do naszej wioski. Wkrótce tam do ciebie dołączę. Na razie mam do załatwienia kilka spraw. Jakie to sprawy będziesz załatwiał? Skubańcu. Co? Już wracam. Spokojnie. Przeniesienie. Pyk. Ja w takim razie idę powiedzieć, że załatwiłem robotę. What's my story? My story is simple. Chcę wreszcie spotkać wilkołaki. Dobra, gdzie tam? Dzień dobry. Udało ci się powrócić z nad jeziora. Zaskakujesz mnie, Seto. Muszę teraz załatwić kilka spraw. Niedługo porozmawiamy. Obiecuję. Kurde, wszyscy chcą załatwić jakieś sprawy. Ej, to jest dziwne... Olinder. Proszę, musisz mi pomóc. Wioska została zaatakowana przez wilkołaki. Szybko, na zewnątrz. Aha, czyli tak nagle. Dobra, lecę. What? Dobra, wezmę sobie tylko ten... Oj, chyba tam bardzo cierpią. Idę! O! What the fuck? Wilkołaki! Auć! Już wam pomagam, już. Dobra, dalej. Auć! Zabity, dobra. Jeszcze jeden, a tego już chyba położą. Było grubo. Trochę tych wilkołaków tutaj przylazło. Dostały się do środka? O, coś mi się zdaje, że nasz wielki wilczy kieł, czy jak tam on miał... O, shit! Tak, też myślałem, że zostanie pokonany. Fuck. Albo... Pamiętacie, że jak zostanie się ugryzionym przez wilkołaka, to no właśnie. Mam nadzieję, że nie zginął, chociaż lepsza może by była taka... Lepszy był dla niego taki los. A nie, to strażnik honorowy, tak? A gdzie jest ten cały wódz? Wódz wioski gdzie jest? Wódz wioski gdzie jest? Na górze? Nie ma tu nikogo? Nie ma tu nikogo. W takim razie gdzie oni wszyscy są? Bo to tylko zabili strażnika. Nikogo więcej. Co za miksturka? Zrodzicka brandy. Hehe, zarumbem. Skrzynia, beczka. A co w tych skrzyniach w ogóle jest? A, jakieś shitowe oręże. Dobra. Co tutaj się stało i dlaczego zaatakowały wilki, kurde, to wszystko? Podobnie... Jak? W moich żyłach płynie zatruta wilcza krew? No chyba nie, przecież jestem Redguardem, nie wiem czy wiesz, ale mam odporność i immunitet na choroby. Czy ty jesteś niepoważny, ziomuś? O co ty mnie oskarżasz? I gdzie jest wódz wioski? Dopiero tu przybyłem, a już spotykają mnie takie okropieństwa. Dobrze, że był tu ktoś, kto potrafi ochronić tych ludzi. Skalowie wiele dzięki tobie zyskali, ziściły się jednak moje najgorsze obawy. Te istoty to, jak z pewnością wiesz, wilkołaki. Źle to wróży naszej wiosce i mam jeszcze gorsze wiadomości. Z pomocą mej magii prześledziłem pozostawiony przez potwory ślad. Ciebie też dotknęło ich zarażenie. O, fuck. Nie. Jak? Przecież ja mam immunitet. Po jedynce Morrowinda mam immunitet na wszystkie choroby. Także nie mogę się zarazić. Jak i wampiryzmem, tak i chyba wilkołacyzmem, czy jak to się nazywa. Sama przypadłość nie ma groźnych objawów. Charakteryzuje się głównie lekkim osłabieniem. Czasem objawy w ogóle nie występują. Po 3 dniach jednak osoba zarażona staje się wilkołakiem. To los, jakiego nie życzyłbym najgorszemu wrogowi, choć w tym okresie zapobiec przemianie może nawet zwykłe zaklęcie uleczenia choroby. Błagam cię, skorzystaj z niego. Dopóki tego nie zrobisz, nie mogą pozwolić ci na bycie częścią naszej społeczności i zarażenie innych. Mam nadzieję, że powrócisz do nas po wyleczeniu. Ale jak mam się wyleczyć? Jak? A może byś mi powiedział coś więcej? Zaklęcie uleczenia z choroby. Czyli co? Muszę po prostu się uleczyć z choroby i tyle? Obniżenie kondycji. Łubinowa ropa 1 punkt. No, faktycznie jestem tylko lekko osłabiony. Można powiedzieć. Nie przeginaj, chodzi o twój honor. Hodor. You have cleared my name and restored my honor. What can I do for you, my friend? No to czyli w takim razie muszę się uleczyć z tej klątwy, czy tam choroby, czy HGW, co, jak to zwał. A czy ja mam możliwość wyleczenia się z takiej choroby? Ja chyba zaklęcia się nie uczyłem wyleczenia z choroby, więc sprawdźmy, czy mamy słaba odporność na choroby. Mikstura światła. Tarczy ognia, suja mana, mikstura wyleczenia z zatrucia, wyleczenie z paraliżu, mikstura wyleczenia z choroby. O, mam 5 nawet takich mam, więc nawet jakby 5 razy mnie użarły, to chyba powinienem się uleczyć. Ha, uleczyłem się. I co teraz? Co teraz mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie. Uleczyłem się. Wiem, że te wilkołaki zaraziły cię. Czemu? Czy zamierzasz jakoś rozwiązać tę sprawę? No przecież. Ej, przecież się uleczyłem. Halo. Ach, nie wyczułam już w tobie śladów zarażenia. Cieszy mnie to ogromnie, również ze względu na skalów. Jesteś niewątpliwie wartościowym elementem naszej społeczności. Udało ci się dochować nam wierności. Postanowiliśmy więc nadać ci tytuł Blot Skala, przyjaciela krwi naszego ludu. Otrzymasz tu dom, miejsce, w którym mieszkał Rigmor Półdłoni. Podjęto również decyzję, że weźmiesz udział w ważnym rytuale skarów Ristaagu. Co to jest Ristaag? Geburtstag, czy coś takiego, jak po niemiecku. Rodziny. Ceremonia błogosławieństwa i oczyszczenia, bardzo rzadko odprawiana przez skalów. Nadeszły jednak przerażające czasy. Pojawiły się wyjątkowo złowrogie omeny. Krwawy kieł zaginął, a ja boję się, że Wszechstwórca nie owiewa już skalów swym oddechem. Trzeba odprawić ten rytuał, do tego jednak potrzebny nam będzie totem szpona i kła. Niech zgadnę, ja go muszę znaleźć. Jakie złowrogie omeny? Jest ich wiele, niełatwo mi jednak o nich mówić. Wilkołaki, ogień na jeziorze, a teraz jeszcze masakra, która stała się udziałem północnych wybrzeży. Liczne morsacze zginęły. Brzeg usłany jest ich truchłami, a zagłada morsaczy pozostaje zjawiskiem niewyjaśnionym. A wszystkie te znaki wymienia przepowiednia Krwawego Księżyca. No właśnie o przepowiedni Krwawego Księżyca mieliśmy powiedzieć, kolego. Nie chcę głośno mówić o tej prastarej legendzie. Kto wie, czego dowiedzieli się nasi przodkowie o nadejściu Krwawego Księżyca. Na razie czekajmy i obserwujmy, licząc, że Wszechstwórca nas ochroni. No, raczej bym nie czekał tak i... Myślisz, że co, że będzie jakiś łaska, cud, czy cokolwiek? Totem Szpona i Kła to potężny artefakt, wyjątkowo cenny dla skalów. Był niegdyś wykorzystywany do przywoływania potężnych zwierząt wykorzystywanych podczas Ristaagu. Jednak wiele lat temu nam go wykradziono, a my w swej naiwności wierzyliśmy, że nie będzie już nam nigdy potrzebny. Dowiedziałem się, że można go znaleźć w grobowcu Skalara. na wschód i odrobinę na południe stąd. Proszę, przynieść go nam. Gdzie? Na wschód i odrobinę na południe, czyli południowy wschód, tak? Mogłeś tak normalnie powiedzieć. To by było super. Dobra, ale podobno mamy dom po tym gościu, co go rzuciliśmy wilkom na pożarcie, więc możemy chyba sobie... Możemy sobie tutaj zostawić rzeczy, tylko nie wiem gdzie tak naprawdę, bo wszystkie skrzynie nam pozabierali. Duża premia do zdrowia. Bo wszystkie skrzynie nam pozabierali, to jak ja nim będzie? Ja mam to na ziemi mam to zostawić? No powaliło ich? No dobra, no to zostawmy coś na ziemi w takim razie. Ebonowy buzdygan, to jest ciężkie pewnie jak smok. Szklany miecz mrozu, zostawmy to. O, ciężar 90, no chyba ich powaliło, ale to ciekawe jest. Ja może tym... Ktoś z was mówił, że jakiś buzdygan, nie pamiętam, może chyba to ten, że właśnie buzdygan jakiś jest super ekstra wyrąbany w kosmos, lepszy niż to, co teraz mam. Być może to ten, będę musiał kiedyś się przyjrzeć dokładnie. No i chyba tyle, bo te miksturki, które tutaj mam, to nie chce mi się ich po prostu każdy z osobna odkładać, więc będziemy je sobie chłeptali gdzieś tam po drodze. Okej, na południowy wschód, tak? Czyli południowy wschód. Czy ja może odkryłem to gdzieś? Na południowy wschód. Wschód-zachód. To gdzieś tutaj. Grobowcu Skala, tak? Czy ktoś widzi tu jakiś grobowiec? Znowu te... zboczeńce. Grobowiec Skala na południowy wschód. Gdzieś w te rejony. Wolałbym chodzić po jakichś wyższych miejscach, bo wtedy można było łatwo znaleźć takie jakieś wejście do jaskini czy coś. One są nawet ładnie zarysowane i zaznaczone. A jak przejdziemy obok, nawet górą. O shit, no zawsze mnie takie małe główienko zaatakuje, no. Gin. No idzie świnia z Afryki, no i gin. Ej, co ty się uleczyłeś? Nie mów mi, że ty się leczysz. Co on, no, porąbany jest? Będzie się leczył, jak ja go biję. Na południu... To. A co tutaj jest? Bo tu jest pewnie wejście jakieś, bo to wygląda mi właśnie na daszek do jakiegoś wejścia do jakiejś jaskini. Zobaczmy. A, grobowiec Skalara! Dobrze, to znaleźliśmy, super. O, fuck! Wilkołaki! Jezu, jaki szybki wilkołak! Co z nim jest, nie tak? One jakoś się tak dziwnie poruszają. Taki trochę moonwalk. Ej, ziomuś! Jestem tutaj. Siema. Werewolf. Przepraszam, czy wy nie zamierzacie mnie atakować? Bo ja nie wiem. Niech zgadnę, zaraz zostanę... Ała! Jaki... O, shit! Jo! Co z nimi jest nie tak? O, fuck! Ja pierdzielę, jak one biją. Nagle rzuciły się na mnie wszystko. Gdzie mnie z tymi ręcoma? Idź mi z tymi ręcoma. Wy oddalaj się ode mnie. Dopiero co się człowiek uleczył, no. Ach. I znowu nie mogę tego rozbijać, zobaczcie. Brak ci narzędzi, aby cokolwiek z tym zrobić. Będę musiał sprawdzić w internecie, o co tak naprawdę z tymi lodowymi tutaj jakimiś grobowcami, można to tak nazwać, chodzi. Wszystkie wilkołaki mi w ogóle przylazły do mnie. O co im chodzi? Naprawdę to ja nie wiem co to... O, shit! Boże, jak one straszą, one są takie szybkie. W ogóle zauważyliście jakiś taki dziwne targanie jakby tego? Szat? Jak oni mnie atakują? Znowu, kurde, te... A. Znowu te pasy baleny. Balsamu baleny. Działają tak, jak działać powinny. Ale okej. Są jakieś tej miksturki, kurde, małego przywrócenia zdrowia. Akurat małe przywrócenie zdrowia. Są jeszcze jakieś inne? Oprócz małego jest jakiś jeszcze inny? Kondycja, trucizna, choroba, wznoszenia, tarcza mrozu. Mała. Kurczę, jakie tutaj są kazamaty. O! Fuck. No jak one szybko biegają? Ej, w ogóle to by było ciekawe, jakbym był wilkołakiem. Ciekawe, jakbym się przespał na przykład 3 dni, czy bym takim wilkołakiem się stał. Jak na razie zaczyna tutaj się robić trochę pokręcone. Wszystko. Dobra, trzymamy się lewej, żebym znowu się nie pogubił. Chodźże tu. To wygląda mi na jakąś ostateczną komnatę. Tak przynajmniej mi się... Ała! Nie rwij moich szat! Patafiksie. 30 poziom zamka. Co to dla mnie? Tak też myślałem. O! Totem Szpona i Kła. Jupi! Czyli udało się. No moglibyśmy... Brak ci narzędzia by... Aha, to nie. Moglibyśmy już wrócić w sumie. Albo możemy zwiedzić cały ten grobowiec, ale myślę, że walka z tymi wilkołakami naraża nas cały czas na zachorowanie, mimo że jestem, kurczę, tym. Mimo że jestem Redguardem, chociaż może teraz w takim normalnym stanie, jak z nimi walczymy po prostu, od ugryzienia to raczej nie zachorujemy, a tak fabularnie. Wtedy na pewno rzuciła nam się ta choroba i zarażenie wilkołacyzmem, czy jak tam... Wilkołactwem bardziej, a nie wilkołacyzmem w sumie. Wilkołactwo, przecież, no! Głupim jestem. Hej, siema! Znalazłem ten totem. Ale masz fajne kapcie. Stary. Czy wiesz, dlaczego miała miejsce zagłada morsaczy? A może udało ci się czegoś dowiedzieć o... Zaraz. Ja miałem się dowiedzieć czegoś o Karstagu i jego reklingach? No nie, mam ten cały twój totem, czy coś. Chciałeś totem, tak? O, proszę bardzo. Udało ci się znaleźć totem? Doskonałe wieści. Mam nadzieję, że poszukiwania zbytnio się nie wyczerpały, gdyż pozostało jeszcze niemało do zrobienia. Podzielę się jednak z tobą częścią mojej wiedzy. Skalowie potrafią przywoływać na pomoc w walce wilki. Od tej pory również ty dysponujesz tą zdolnością. Trzeba odprawić Ristaag. Okej... Skalowe wiele ci zawdzięczają, wydaje mi się słuszne, aby włączyć cię do ceremonii. Spotkaj się o zmierzchu z Rolfem Długozębnym, jednym z naszych myśliwych. Znajdziesz go na zachodnim brzegu rozlewiska znanego jako jezioro Fjalding. No to tam byliśmy, na zachodnim, tak? Dobra. On powie ci więcej o samym obrzędzie i roli, jaka ci w nim przypadnie, czyli coś będę musiał robić, pewnie przynieść jakieś, nie wiem, wino, wodę i chleb. Okej, dobra. Czyli trzeba odprawić rytuał. A co ty chciałeś ode mnie o tych reklingach? Przecież ja nie miałem żadnego takiego questa, mi się coś zdaje. Przednie. Mam totem. Znajduje się w grobowcu. Został odprawiony, wieczne oko otrzymał jednak raport stronników, że ma na wysypiają się różne złowrogie omeny. No nie, no nic w sumie nie miałem odnośnie, więc nie wiem, o co mu chodziło. Dobra. To... polecimy sobie tam i dowiemy się więcej o tym Ristaagu i co będzie trzeba zrobić w kolejnym odcinku. Także dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!